Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Pierwsza sprawa, na której części ręki kręcimy? Na dłoni, a konkretnie w przestrzeni między palcem wskazującym a kciukiem. Aby napędzić hula, wykonuj ruch góra-dół. Nie ma znaczenia, w jaki sposób ustawisz dłoń. Ważne jest natomiast, jak ją nachylisz. Warto zapamiętać prostą zasadę, która prawdopodobnie przewinęła się kiedyś na lekcjach fizyki. Siła odśrodkowa powoduje, że hula będzie się ustawiać prostopadle w stosunku do swojej osi, czyli części ciała, na której akurat kręcimy. No dobra, ale po co mi ta wiedza? Dłoń, na której kręcisz, a tak dokładnie to jej wyprostowane palce, powinny wskazywać przestrzeń przed tobą. Jeżeli nachylisz dłoń bardziej w dół lub w górę, kółko zacznie się skrzywiać, dostosowując się do swojej osi. Dłoń jest bardzo komfortowa do kręcenia, ponieważ w dowolnym momencie możemy zatrzymać kółko. Pamiętasz, jak wygląda dłoń lalki Barbie? Chcesz uzyskać coś zbliżonego. Wbrew pozorom nie wykonujemy tutaj kółka dłonią, ale zwyczajny ruch góra-dół, takie kozłowanie. Robienie kółka dłonią powoduje, że zaczniemy izolować hula. W gruncie rzeczy nie jest to błąd, hula nie spada, ale nie o tym jest ten tutorial. Podstawowy ruch to góra-dół. Zacznijmy od kręcenia w lewą stronę. Wyciągnij rękę przed siebie. Dłoń skierowana jest kciukiem do góry. Połóż hula między palcem wskazującym a kciukiem. Przyłóż kciuk do hula, ale bez specjalnego nacisku, to zminimalizuje trochę chwianie kółka na boki. Ok, teraz zacznij nim huśtać. Daj sobie chwilę. Jak już poczujesz ten ruch i hula nie będzie się już chwiać na wszystkie strony, zrób mocniejsze buju i otwórz dłoń. Voilà, kręci się. Początek taki sam, czyli hula między palcem wskazującym a kciukiem, który kładziemy na hula. Tak naprawdę to technika okrojona z uprzedniego huśtania. Przyciśnij mocniej kciuk do kółka i obróć dłoń o 90 stopni w lewo. Otwórz dłoń i nadaj rytm. Początek mamy za sobą. Teraz spróbujmy zamienić ręce. Nic prostszego. Przyklej wolną dłoń do przedramienia ręki, która hula, następnie przesuwaj ją do samego końca, aż dojdziesz do tak zwanej pozycji pacierza. A teraz po prostu wysuń pierwszą rękę tą samą drogą. Prostota tego ruchu polega na tym, że nie da się go zepsuć wsunięciem ręki w złym momencie. Taki moment po prostu nie istnieje, ale uważajcie, żeby ręce się stykały, a nie były w odległości od siebie. Hula na dwóch osiach się nie kręci. Jak już nabierzesz wprawy i wyczujesz, kiedy następuje ten moment zmiany dłoni, przesuwanie jej po przedramieniu będzie zbędne. Zwyczajnie dołóż dłoń do dłoni, a potem jedną wyjmij. Czasami zdarza się, że hula skrzywia się w którąś stronę. Pierwszą rzeczą, którą wtedy należy zrobić, to skontrolować ustawienie ręki, czy aby nie znajduje się pod złym kątem, albo na złej wysokości itd. Aby szybko i sprawnie naprawić tę niefortunną sytuację, trzeba hula po prostu przesunąć. Robi się to przez zamykanie na chwilę dłoni. Zamykanie trwa słownie moment. Nie chcemy przecież kółka zatrzymać. Zamykasz, przesuwasz w upragnionym kierunku, otwierasz dłoń i kręcisz dalej. Do skutku. I pamiętaj, dłoń luźno. Napięta dłoń to po pierwsze zagrożenie zsunięcia się koła z ręki, a po drugie prawdopodobieństwo poobijanych palców.